parady, ordery. Tak, dzisiaj, ale 40 lat temu. Miklaszewski, Mościcki, Jędrzejowski, Józef Piłsudski, Dębski, Jotko Narkiewicz. W warsztatach i fabrykach powstaje nowy, nieśmiertelny wróg caratu, pełen siły i wiary w swą przyszłość. Proletariat polski. PPS Limanowski. Malinowski, Sulkiewicz, Wojciechowski, Organizacja Bojowa, Prystor, Sławek, Perl, Świrski, Ola Szczerbińska, Montwił Mirecki, Marciszewski, Okrzeja. O, Kazimierz Sosnkowski. Tak, twórca obok Piłsudskiego Związku Walki Czynnej. Co? Odznaka tych, którzy ukończyli szkołę oficerską. Dziś niewielu żyjących ją posiada. Odtąd nie ma ani drużyniaków, ani strzelców. Wszyscy jesteście żołnierzami polskimi i jedynym waszym znakiem jest orzeł biały. Żołnierze, spotkał was, jak powiedział komendant, ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako kolumna czołowa Wojska Polskiego. Przed nami ziemia od lat niewoli. Idziemy ją wyzwolić. A to teraz skoczy użyć, jest to...
tych polegli Pękrzyc Grudziński, Piątek Herwin. Walczy w Besarabii. Zasnutej mglą przeszłości wyłoniły się historyczne, najdroższe sercu mundury. Poszli w bój beliniacy. Na drogach ciągnęły bezdomne rzesze uciekinierów. Jak najcięższych bojów legionowych pod Kościuchnówką. Zwierzyński, wyrwa Furgalski.
drugą rocznicę czynu legionowego komendant odznacza swych drogich żołnierzy krzyżem za wierną służbę. Satyr Fleszar. Komenda POW w Warszawie. Tadeusz Kasprzycki, Bogusław Miedziński, Wacław Jędrzejewicz. Przysięgam, że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz państw z nimi sprzymierzonych. Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas, Polaków, Ty nie wiesz, czym być może straż Polska u Twych znaków. Nie ścierpię już niedoli, ani niewolnej nędzy, sam sięgnę lepszej doli i lepszy gniotę jędzy. Zwyciężę na tej ziemi, z tej ziemi państwo wskrzeszę. Komendant aresztowany. Kto? Aresztowany? Tak.
Więziono komendanta i szefa. Szany Boże! Nie jest aresztowany. Wolny! Wolny! Ja tu ogłaszam się wolny i nikt ducha mego skrępować nie zdoła. Nikt! Oficerów internowano w Beniaminowie. Nie rzucim ciebie, wodzu nasz, nie damy pogrześć prawy, sztandar, przy którym wiernie trwasz, oddamy Bogu krwawy. Nie wyrwie nam go swój ni wróg, tak nam dopomóż Bóg. Tysiące żołnierzy internowano w Szczypiornie. Tajnej polskiej organizacji wojskowej formują się przyszłe kadry armii. Przyszedł traktat w Brześciu.
mężczyzna oderwana. Na znak protestu druga brygada legionów przedarła się przez front austriacki na Ukrainę, gdzie wraz z drugim polskim korpusem stoczyła krwawy bój z Niemcami pod Kaniowem. Resztki jej weszły w skład oddziałów polskich formujących się na Kubaniu, na Murmanie, na Syberii. Na drugiej półkuli, w Kanadzie, formowały się oddziały polskie, które połączone z oddziałami we Francji utworzyły późniejszą Armię Błękitną pod dowództwem generała Hallera. Marian Zyndram Kościalkowski. Lis Kula. Ubicy. Miedziński. A tajne bataliony bohaterskich kobiet i mężczyzn działają w kraju i na najdalszych jego kresach. Oznaczał początek nowej ery nie tylko w dziejach Polski. Zrozumieli to nasi wrogowie na wschodzie i zachodzie naszego kraju. Sztandar bohaterskiej odsieczy Lwowa.
nieustających wysiłków zbrojnych rząd przystępuje do pracy państwowo-twórczej. Ofiarować w darze swemu ukochanemu wodzowi, jak nie serce swoje i konia. Byliniacy prezentują Gri-Gri, star imieninowy ich pułku. Patrz, Bylina sam go ujeżdża.
jasną znaczył żołnierz granicę rosnącego państwa. Polski na kongres pokojowy w Wersalu był ówczesny premier Paderewski. Obok stoi adiutant naczelnika państwa Świrski. W ukochanym swoim Wilnie wznowił starą batoriańską placówkę naukową. Odzyskanie Pomorza. Kieruje losami bitew sam, osobiście jak najbliżej frontu. Pap Dąb Biernackiego. Żytomierzu. Thank you.
ziemia kresowa wita wodza w uniesieniu i z radością. Spotkał się naczelny wódz wojsk polskich z Petlurą. Rydz Śmigły. Thank you.
Nadeszły ciężkie dni. Armie sowieckie runęły w przemożnym natarciu na Polskę. W całym kraju obudziło się poczucie odpowiedzialności. Formowano oddziały ochotnicze. Nawet najmizerniejsze chłopaki ruszały na front. Humor i odwaga nie opuszczali nikogo. Naczelny wódz był wszędzie obecny. Thank you.
brutalnej rozprawie nad Niemnem rozbita została armia sowiecka. Naczelny wódz robi przegląd dywizji wileńskiej. Ostatnim czynem zbrojnym było zajęcie Wilna przez generała Żeligowskiego. Zastał wielką część kraju w ruinach i zgliszczach. Wręcza swemu wodzowi buławę marszałkowską. Order Virtuti Militari, odznaka najwyższego bohaterstwa. Uroczystość dekorowania w Płocku. Wśród powszechnej radości z powodu zwycięskiego zakończenia wojny nie zapomniano o najlepszych synach ojczyzny, poległych bohaterach. Pogrzeb Lisa Kuli w 1919 roku.
Krakowa, zwłok Ulanów, poległych w 1915 roku pod Rokitną. Do Polski. Stara jej dzielnica, Górny Śląsk i ziemia wileńska. Otrzymali marszałek Foch, bohaterskie miasto Verdun. Jego obrońca marszałek Pétain. W kraju oficerowie francuscy, oczestnicy wojny polskiej. Dojście napoleońskie w Warszawie. Monsignor Ratti, dzisiejszy przewodniczący. Foch, marszałek Francji. I od tej chwili Polski. W Warszawie.
przyjazd królewskiej pary rumuńskiej do Warszawy. Przysiężenie pierwszego gabinetu pomajowego. Marszałek de Perey dekoruje marszałka Piłsudskiego najwyższym medalem wojskowym Francji. Marszałka do Genewy. Pułkownik Beck, pułkownik Wieniawa Długoszowski. Włoski minister spraw zagranicznych Grandi odwiedza marszałka Piłsudskiego w Druskienikach. Składanie wieńca na grobie nieznanego żołnierza.
w Egipcie, w gościnie u króla Fuada. Z marszałkiem Piłsudskim, jego adiutant, kapitan Lepecki. Piękny kraj rumuński chętnie wybiera sobie marszałek na okres wywczasu. W rozmowie z doktorem Skupiewskim. Święto dziecka w Belwederze. Pierwszego polskiego samolotu w roku 1919 było początkiem rozwoju naszego lotnictwa.
Cześć, jaką otaczaliśmy Józefa Piłsudskiego za jego życia, wzmaga się dziś i potężnieć będzie w Polsce z godziny na godzinę coraz stokrotni. Niech hołdy dziś prochom wielkiego Polaka składane zamienią się w śluby dochowania wierności dla jego myśli w daleką przeszłość przenikających. Niech przekują się w obowiązek strzeżenia dumy i honoru narodu. Niech wolę nasze do twardej pracy i walki z trudnościami zaprawią, a serca nasze wielką jego dla ojczyzny miłością rozpalą. U bram domostw naszych postawmy warty, byśmy bezcennego kruszcu cnót przez niego pozostawionych nie uszczuplili. Niczego z wielkiego po nim dziedzictwa nie uronili. Byśmy duchowi jego troską za życia o losy Polski umęczonemu spokój wieczności dali. Yeah.
Zamiewa tylko. Jeszcze Polska nie zginęła. Jakby na znak, że przemijają wielkie duchy, wielkie ludy. I wielcy ludzie kładą się w grób, ale nieśmiertelność narodów, nieśmiertelność naszego narodu zostaje wieczna. I dlatego też mazurkiem Dąbrowskiego żegnają ukochanego pierwszego marszałka Rzeczypospolitej, który udaje się w dalszą podróż.